Cześć, z tej strony Łukasz Dzienis. W dzisiejszym materiale zajmiemy się trybami pracy w sterowniku Platinum do Ekogroszku. Zapraszam do materiału. Przejdziemy teraz do sterownika. Mamy tutaj sterownik Platinum wersji do Ekogroszku. Niektóre procedury będą podobne zachowanie sterownika jak w przypadku sterownika Platinum do peletu. Musimy tutaj pamiętać przede wszystkim, że w przypadku ekogroszku detekcja tego, czy w kotle się pali, detekcja jakby obecności tego płomienia odbywa się na podstawie wskazań czujnika spalin. Czujnik spalin umieszczony jest w czopuchu, jest to sonda pomiarowa, która odczytuje temperaturę tej spaliny i w momencie, w którym czujnik zobaczy wzrost temperatury spalin, on uznaje, że coś się pali i przechodzi do dalszej pracy. I analogicznie, jeżeli widzi, że następuje spadek temperatury spalin, no to oznaczać to może, że w tym kotle przestało się palić, skończył się opór, skończyło się paliwo. W pierwszej kolejności przejdziemy, tak jak w poprzednim materiale, do części wspólnej, czyli jeżeli chodzi o tryb ręczny, automatyczny. W tym momencie widzimy, kocioł jest jako wyłączony, a więc tryb automatyczny jest wyłączony i analogicznie mamy możliwość w tym trybie włączania na przykład poszczególnych elementów kotła. Oczywiście tutaj mamy troszeczkę inne wyposażenie, bo mamy na przykład pompę cyrkulacyjną w standardzie, ale i dwa obwody mieszające. W trybie ręcznym mamy możliwość uruchamiania wszystkich poszczególnych elementów. Mamy tutaj też możliwość poruszania się dowolnie po menu. Pamiętamy tylko o tym, że sterownik i kocioł nie pracuje, czyli nie jest wykonywany żaden cykl pracy, żaden cykl podawania. On po prostu czeka na sygnał, jest jakby w takim postoju. Teraz w celu uruchomienia sterownika możemy wcisnąć na główny ekran. On zapyta nas, czy włączyć regulator. Jeżeli potwierdzimy, no to on się włączy. Analogicznie możemy to zrobić poprzez włącz regulator. Po wciśnięciu rozpoczyna się cykl pracy, sterownik sprawdza temperaturę kotła oraz poszczególnych obiegów, sprawdza temperaturę na przykład podajnika, czy wszystko jest w porządku, w zależności od tego, co ma w danej chwili robić, jak pracować, jakie są wskazania, no to on przychodzi do kolejnych cyklów pracy. Włączymy, uruchomimy ten sterownik, przejdziemy po wszystkich poszczególnych trybach pracy sterownika, więc jeżeli chcemy go uruchomić, wciskamy, potwierdzamy i w tym momencie rozpoczyna się praca automatyczna. Pierwszym trybem pracy po włączeniu sterownika najczęściej będzie test płomienia. Test płomienia jest to taki tryb, w którym sterownik widzi niską temperaturę spalin i stara się rozdmuchać, czyli włącza wentylator w celu rozdmuchania paleniska. Jest to tryb, w którym nie działa jeszcze zapalarka. Bardzo często na palniku do ekogroszku w samej głowicy palnika znajduje jeszcze się opał. Ten opał się bardzo często żarzy i nie ma zawsze potrzeby po prostu uruchomienia tej zapalarki. Bardzo często jest taka możliwość, że po prostu ten wentylator będzie w stanie rozdmuchać to palenisko, ten płomień nam się pojawi, a więc test płomienia polega na tym, że uruchamia się nam wentylator, co jakiś czas troszeczkę jest podawane paliwo i sterownik czeka po prostu na przyrost temperatury spalin. Jeżeli nastąpi przyrost temperatury spalin o co najmniej 5 stopni, sterownik uzna, że w kotle już się pali, coś jest i zostanie pominięty tryb rozpalania. Sprawdźmy, jakie są parametry dotyczące tego testu płomienia. Jeżeli sobie wejdziemy w ustawienia serwisowe, ustawienia palnika, rozpalanie i tutaj widzimy, mamy pierwszy parametr, to jest test czasu zapłonu. Czas testu zapłonu to są 4 minuty, czyli sterownik przez pierwsze 4 minuty pracy włączy wentylator i będzie starał się rozdmuchiwać te palenisko. Widzimy, dalej mamy nadmuch początkowy testu, czyli on rozpoczyna ten test z tym nadmuchem, 52%, a kończy z tym. Ten nadmuch rośnie po prostu płynnie w miarę upływu tego czasu. Widzimy tutaj też podawanie w tym teście. Tutaj akurat jest nazwane próba ognia, więc on włącza podajnik na 2,4 sekundy. Pamiętamy o tym, że jeżeli kocioł na przykład był w dłuższym postoju, żar w palenisku gdzieś jeszcze może być, ale ten żar mógł opaść w
dół, jakby głowicy paleniska. W takim wypadku on co pewien czas podaje pewną dawkę paliwa, tak żeby wypchnąć ten płomień do góry, żeby on się po prostu rozdmuchał, żeby to palenisko zaczęło się palić świeżym opałem, a nie jakimś tam dopalającym się. Więc to są parametry, które dotyczą właśnie tego testu zapłonu. Dalej mamy elementy wspólne. Są te elementy i parametry, które są wspólne zarówno dla testu płomienia, jak i rozpalania. To jest detekcja płomienia oraz delta spalin. I teraz, kiedy sterownik uznaje, że w kotle się pali? Są dwa warunki. Albo temperatura spalin podczas trybu rozpalania bądź też próby ognia wzrośnie o deltę, czyli w naszym wypadku 5 stopni, bądź też temperatura spalin wynosi co najmniej 150 stopni. Jeżeli któryś z tych dwóch warunków zostanie spełniony bądź jest spełniony, sterownik uznaje, że w kotle udało się rozbudzić albo rozpalić płomień i może przejść do dalszego trybu pracy. Jeżeli w trybie testu zapłonu uda mu się podnieść spalinę o 5 stopni, bądź też widzi, że temperatura spalin wynosi co najmniej 150 stopni, sterownik przechodzi do kolejnego trybu pracy, to znaczy do testu, do stabilizacji. Jeżeli po określonym czasie, czyli po 4 minutach w dalszym ciągu ta temperatura spalin nie wzrośnie odpowiednią wartość, bądź nie przekroczy 150 w tym wypadku stopni, no to sterownik uznaje, że nie ma tego żaru, nie pojawia się ten płomień, musi wykonać prawidłowy proces rozpalania. Zakładamy w naszym przypadku, że test płomienia nic nie dał, a więc podczas tego testu nie pojawił się płomień na tyle duży, żeby podnieść temperaturę spalin o określoną wartość, a więc w tym wypadku sterownik przejdzie nam w rozpalanie. Sterownik w rozpalaniu poda wstępną dawkę paliwa, włączy wentylator oraz zapalarkę i będzie starał się odpalić jakby od zera. Sterownik w przypadku kotła na ekogroszek podejmuje 3 próby rozpalania. Jeżeli po tych 3 próbach nie uda mu się podnieść tej temperatury spalin o określoną wartość, wyświetli komunikat o nieudanej próbie rozpalania. A więc są 3 próby, po tych 3 próbach i jeżeli się nie uda, no to po prostu wyświetli alarm, zatrzyma się. Jeżeli się uda, to sterownik przejdzie do trybu stabilizacji. Widzimy, teraz mamy rozpalanie, wentylator pracuje z odpowiednią mocą, mamy pierwszą próbę rozpalania, pierwszą z 3. Przejdźmy teraz do ustawień serwisowych. Sprawdźmy, jakie są parametry dotyczące tego rozpalania. Pamiętamy tylko, że jeżeli chodzi o rozpalanie, dostęp do tych parametrów jest, ale nie powinniśmy zmieniać tych parametrów bez potrzeby, ani bez wiedzy na przykład serwisu. Chodzi tutaj o to, żebyśmy sami nie pozmieniali w nieodpowiedni sposób parametrów i na przykład nie uszkodzili zapalarki. W przypadku kotłów na ekogroszek jest to zapalarka kolbowa, która nie może pracować bez wentylatora. Czyli zawsze razem z włączoną zapalarką musi pracować wentylator, który będzie odbierał od niej ciepło. Jesteśmy teraz w menu rozpalanie. Cofamy się, schodzimy na dół i zaczniemy od tych samych parametrów, które są wspólne dla rozpalania i dla testu płomienia. Ponieważ w momencie rozpalania, żeby sterownik uznał, że to rozpalanie zostało zakończone sukcesem, muszą zostać spełnione jeden z tych dwóch warunków, czyli albo temperatura spalin musi wynosić co najmniej 150 stopni, bądź też delta spalin wynosić 5 stopni, czyli w momencie rozpalania temperatura spalin musi wzrosnąć o 5 stopni. Jeden z tych dwóch warunków musi zostać spełniony. Dalej mamy tak, nadmuch rozpalania, czyli z jaką siłą działa wentylator w procesie rozpalania. Dalej mamy czas rozpalania, 6 minut. Jest to czas jednej próby. Sterownik podejmuje 3 próby rozpalania, a więc to jest 3 razy 6, czyli maksymalny czas rozpalania to jest około 18 minut w naszym tutaj wypadku. Dalej mamy wydłużenie nadmuchu. Jest to czas pracy wentylatora po udanej próbie rozpalania, czyli w momencie, w którym następuje rozpalanie, temperatura spalin wzrosła o odpowiednią wartość, wyłącza się zapalarka, ale jeszcze wentylator pracuje przez 60 sekund, zanim przejdzie do kolejnego trybu, czyli trybu stabilizacji. Dalej mamy czas rozgrzewania. Teraz bardzo istotna informacja. Czas rozgrzewania w przypadku kotów na ekogroszek musi zawsze wynosić 0 minut. Nie może tutaj ten czas, w żaden sposób nie może tutaj być inna wartość niż 0 minut. W przypadku zapalarek kolbowych nie ma tego rozgrzewania, więc tu nie powinno być nic podane. I ostatnim parametrem jest czas podawania. Jest to
czas podawania palnika przed prawidłowym rozpalaniem, czyli to jest tak zwana startowa dawka paliwa. Jeżeli podczas rozpalania widzimy, że tego paliwa jest zbyt mało na palenisku i na przykład wyjście, otwór tej zapalarki nie jest odpowiednio zasłonięty, no to ten czas podawania możemy zwiększyć, na przykład do 30 sekund. W przypadku rozpalania dysza, otwór tej zapalarki musi być zasłonięta ekogroszkiem. Bo jeżeli nie będzie zasłonięto, to po prostu ten opał nie będzie miał szansy się rozpalić. Istotną sprawą w przypadku rozpalania jest sytuacja, w której w środku kotła na palenisku widzimy pojawiający się płomień, a mimo wszystko sterownik w dalszym ciągu jest w rozpalaniu, bądź też wyświetla komunikat o nieudanej próbie rozpalania. W takim wypadku musimy zweryfikować, co się dzieje z czujnikiem spalin. To znaczy sprawdzamy, czy czujnik spalin umieszczony jest w czopuchu, czy jest wsadzony w odpowiednie miejsce w kapilarę, czy jest wsadzony na odpowiednią głębokość. Przyjęło się, że w przypadku kotów o małej mocy do 50 kW czujnik spalin powinien być wsadzony do połowy swojej długości. To jest druga sprawa, a trzecia sprawa to jest weryfikacja tego, czy czujnik jest zabrudzony. Czujnik ma cały czas styk ze spaliną, więc po dłuższym okresie pracy może zostać zabrudzony. Dlatego też należy co pewien czas ten czujnik wyciągać z czopucha oraz oczyścić go mechanicznie, tak żeby było widać tą jakby metalową część. To są trzy powody. Czwartym powodem jest samo zabrudzenie wymiennika. Jeżeli kocioł jest mocno zabrudzony w środku i ta spalina nie ma odpowiedniej drogi ujścia do komina, może to powodować, że ten czujnik nie będzie widział odpowiedniej temperatury na wyjściu. W takim wypadku bardzo często podczas procesu rozpalania i otwarciu na przykład drzwiczek widzimy, że dym odbija w naszą stronę. Jeżeli tak się dzieje, no to powinniśmy po prostu ten kocioł wyłączyć, wyczyścić, ponownie go uruchomić i to powinno pomóc. Po udanym teście płomienia bądź też po udanym rozpalaniu sterownik przejdzie nam w kolejny tryb pracy. Jest to tryb pracy stabilizacji. W stabilizacji wyłączona zostaje zapalarka, pracuje wentylator oraz co pewien czas zostaje dawkowane paliwo. Stabilizacja ma na celu jak największe rozdmuchanie paleniska i spowodowanie, żeby ten płomień był jak największy. Chodzi o to, że po udanej próbie rozpalania bardzo często jest tak, że tylko pewna część paleniska jest jakby rozpalona, pali się ze względu na umiejscowienie zapalarki. Więc kocioł się rozpala, pojawia się płomień, ale ten płomień musi jeszcze rozejść się na całym palenisku. Do tego właśnie służy stabilizacja. W stabilizacji wentylator pracuje z dość dużym nadmuchem. Co jakiś czas podawana jest pewna dawka paliwa i ten proces ma na celu po prostu odpowiednie rozejście się płomienia. Nic złego jest w tym, jeżeli po skończonej stabilizacji ten płomień dalej nie jest na całym palenisku. To jest sytuacja normalna, opał jest różnej kaloryczności, różnej jakości. Ma to tylko na celu wydłużenie i pozwolenie mu na jak największe się jakby rozejście, rozprowadzenie po tym palenisku. Jeżeli chodzi o parametry dotyczące stabilizacji, to po wejściu w sterowniku w ustawienia serwisowe, ustawienia palnika oraz rozpalanie, przejdziemy na sam dół i tutaj mamy parametry właśnie dotyczące tej stabilizacji, a więc mamy czas stabilizacji, czyli sterownik będzie przez 4 minuty w trybie stabilizacji i on w tym momencie będzie starał się rozdmuchać jak najbardziej palenisko. Co każde 18 sekund będzie podawał i włączał podajnik na 1,5 sekundy, czyli widzimy, tu jest czas przerwy podawania w stabilizacji i czas podawania. Ma to na celu po prostu co jakiś czas dosypywanie troszeczkę paliwa, podniesienie tego kopczyka oraz jak największe rozprowadzenie płomienia na palenisku oraz nadmuch. Te parametry możemy modyfikować dowolnie w zależności od naszych potrzeb i obserwacji. Jeżeli widzimy, że w procesie stabilizacji na przykład podawana ilość paliwa jest zbyt duża, no to po prostu wydłużamy ten czas podawania, tak żeby ten opał miał szansę się rozpalić. Jeżeli widzimy na przykład, że ten płomień się nie rozchodzi odpowiednio po palenisku albo zostaje tylko przy samej zapalarce, to równie dobrze możemy ten czas stabilizacji wydłużyć, żeby pozwolić kotłowi jak najbardziej rozniecić te palenisko.
Jest to zrobione po to, aby w przypadku przejścia do kolejnego trybu, czyli trybu już pracy, palnik nie został przesypany opałem, ponieważ w pracy podawanie jest dość duże, ponieważ kocioł wtedy ma jak najszybciej osiągnąć temperaturę zadaną. Stabilizacja ma na celu po prostu jak największe rozprowadzenie płomienia. Po skończonym tym czasie, w tym wypadku 4 minut, sterownik powinien przejść do trybu praca. A więc po przebytej stabilizacji sterownik wchodzi w kolejny tryb, jest to tryb pracy. Jest to główny tryb działania kotła, działania sterownika. W trybie praca zadaniem kotła jest jak najszybsze osiągnięcie temperatury zadanej. Dlatego też kocioł w tym wypadku uruchomił nam wentylator oraz dawkuje co pewien czas paliwo. Włączyła się normalnie cała instalacja, jeżeli chodzi o, widzimy tutaj działa pompa kotła, ciepłej wody użytkowej. Jest normalny odbiór już temperatury z kotła, ze względu na to, że mamy wysoką akurat w danej chwili temperaturę. Kocioł pracuje z odpowiednią mocą. I teraz jeżeli chodzi o tą moc i parametry pracy, no to w pracy obowiązują nas parametry z modulacji mocy. Widzimy tutaj mamy w tym wypadku wybrany tryb fuzzy logic, siły nadmuchu, wypełnienie cyklu. Nie będziemy w dzisiejszym materiale tego omawiać ze względu na to, że te parametry zostały przedstawione w materiale dotyczącym modulacji mocy i zachęcam do obejrzenia, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili. Tam zostało wyjaśnione różnica pomiędzy trybem standardowym a trybem fuzzy logic, sposób nastawy, modyfikacji tych parametrów. Więc tutaj w dzisiejszym materiale tego nie będziemy robić. Jedyne co jest istotne w tym wypadku, no to wrócimy do tego, że w przypadku trybu standardowego kocioł zatrzymuje się i wychodzi z pracy po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 60 stopni. W przypadku fuzzy logica będzie to 60 stopni plus 5. Więc w tym momencie kocioł, widzimy, pracuje, włączył wentylator, włączył podajnik. W tym trybie, w zależności od tego wybranego trybu, w zależności od danego obciążenia, on będzie pracował z różną mocą, bądź też z mocą stałą w przypadku trybu standardowego. Będzie w tym trybie do momentu, w którym nie osiągnie temperatury zadanej, nie zostanie rozłączony przez na przykład termostat pokojowy, nie zostanie osiągnięte odpowiednie temperatury, które dadzą znak do wyłączenia pracy, do skończenia w pracy. W przypadku trybu letniego jest to na przykład osiągnięcie temperatury w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Kocioł osiąga temperaturę w zbiorniku i wtedy przechodzi do nadzoru. Kolejnym trybem pracy, jeżeli chodzi o kocioł i sterownik do ekogroszku, standardowo będzie tryb nadzoru. Tryb nadzoru pojawia się wtedy, kiedy sterownik osiąga temperaturę zadaną, bądź też dostaje sygnał o skończonej pracy i osiągnięciu temperatury na wybranych obwodach. Do tego przejdziemy za chwilę. Po osiągnięciu temperatury zadanej, widzimy, została ona przekroczona o 7 stopni, kocioł znajduje się w trybie nadzoru. Instalacja działa normalnie, czyli widzimy, ładowane jest zasobnik ciepłej wody użytkowej, działa pompa kotła, działają pompy mieszacze. W nadzorze sterownik stara się utrzymać żar na palenisku. W tym celu co pewien okres czasu podaje pewną dawkę paliwa i przedmuchuje. Ma to za zadanie utrzymanie żaru, tak żeby w momencie na przykład spadku temperatury na kotle, bądź też otrzymania sygnału do pracy, można było jak najszybciej tu pracę kontynuować. Bardzo często sterownik po wyjściu z nadzoru wykonuje test płomienia i dzięki temu, że ten nadzór był wykonywany, ten żar był utrzymywany, nie ma potrzeby rozpalania z zapalarką, tylko palenisko zostaje rozdmuchane przy pomocy wentylatora. Jeżeli chodzi o nadzór, to parametry nadzoru znajdują się w ustawieniach serwisowych. Wchodzimy czterema zerami, ustawienia palnika nadzór. I tutaj tak, standardowo sterownik do ekogroszku będzie miał ustawiony czas nadzoru na 255 minut. Ustawienie tego czasu nadzoru na 255 minut powoduje, że sterownik
będzie w tym trybie nadzoru bez przerwy, chyba że dostanie jakiś sygnał do wznowienia pracy. Dalej mamy czas podawania i czas przerwy. Widzimy czas przerwy pół godziny, czas podawania 10 sekund. Co każde pół godziny w nadzorze sterownik włączy podajnik na 10 sekund w celu podsypania świeżej dawki paliwa, która będzie się po prostu tlić tak, żeby ten żar utrzymać. I mamy też moc nadmuchu, czyli on w momencie wykonywania tego nadzoru będzie tak dmuchał, oraz dodatkowo wydłużenie nadmuchu, czyli po skończonym podawaniu jeszcze przez 15 sekund ten wentylator będzie pracował, tak żeby te świeżo podane paliwo troszeczkę rozniecić, rozpalić. I teraz ustawienie czasu nadzoru na 255 minut powoduje, że kocioł w ten nadzór wchodzić będzie. Jeżeli chcemy nadzór pomijać, ponieważ na przykład w trybie letnim nie chcemy, żeby sterownik ten żar podtrzymywał, tylko chcemy na przykład, żeby on po nagrzanym zbiorniku się wyłączał i uruchamiał dopiero wtedy, kiedy ta temperatura w zbiorniku ciepłej wody użytkowej spadnie, powinniśmy ten czas nadzoru ustawić na 0 minut. Jeżeli ustawimy ten czas nadzoru na 0 minut, w tym momencie nadzór będzie pomijany i sterownik będzie przychodził do trybu postoju. W momencie, w którym ustawimy ten czas nadzoru na 0 minut, nadzór będzie pomijany i w takim wypadku po skończonej pracy sterownik będzie przychodził w postój. I teraz w trybie postoju normalnie jest rozładowywana temperatura z kotła, normalnie pracuje instalacja, widzimy, pracują pompy, otwierają, zamykają się zawory, z tym, że sterownik w żaden sposób nie podtrzymuje tego żaru na palenisku. No więc on czeka w tym trybie na spadek temperatury. Powiedzmy na spadek temperatury na kotle, spadek temperatury na ciepłej wodzie użytkowej i dopiero wtedy wznowi pracę. Wyłączenie nadzoru, tak jak wcześniej wspomniałem, często praktykowane jest w sezonie letnim, kiedy ten zbiornik tak naprawdę ciepłej wody użytkowej musi być nagrzewany powiedzmy raz na dobę, raz na dwa dni. A wykonywanie nadzoru przez ten czas i podtrzymywanie temperatury na samym kotle nie służy tak naprawdę niczemu poza wypalaniem dodatkowego paliwa, więc często ten nadzór w takim układzie jest wyłączany. W momencie spadku temperatury, na przykład na kotle, zasymulujemy sobie to teraz w tym momencie, spada temperatura na kotle, uruchamia nam się test płomienia, więc sterownik wraca do normalnej pracy. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcam do zostawiania komentarzy oraz komentarzy z propozycjami nowych tematów, które mamy omówić. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz polajkowania fanpage'a. Do zobaczenia w czwartek za tydzień. Cześć!